Jeśli ktoś twierdzi, że to sędziowanie trochę sprzyjało polskiej drużynie, ja bym się mógł do tego przyzwyczaić. Tak. Znam bardzo dużo sytuacji, kiedy nam nie sprzyjało i nie chcę używać argumentu, że no tak, ale co było z Markiem Pęksą? Ale z drugiej strony, a co było z Markiem Pęksą? Tak, nie, to wszystkie dyskusje powinny się tak toczyć. Wychodzi, nie wiem, Vincenzo Italiano i na pewno coś narzeka, że tak, Słoweńcy to tacy Polacy, tylko trochę mniej wredni, bo Polacy są najbardziej wredni w Europie. Tak na pewno by mówił Vincenzo Italiano na konferencji, ale koniec końców możemy mu odpowiedzieć, okej, dobrze, przyznajmy karnego teraz, idźmy, powtórzmy go od razu, ale najpierw Pęksa, najpierw Wisła Kraków. Dajcie nam Wisła Kraków, dopiero zagramy tamte mecze, zobaczymy dokąd dojdzie Wisła, gdzie tak pójdzie z Tupiałem i wtedy będziemy myśleć, a nie.